Łukasz Henel. Szkarłatny blask. Czytają pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Rozdział trzeci. Łukasz wiedział, że socjologia to niezbyt szczęśliwy wybór z punktu widzenia rynku pracy, ale studia były za to ciekawe, a to przecież też jest ważne. Nie spodziewał się wtedy, że za takie właśnie myślenie życie wymierzy mu niedługo bolesną lekcję. 5 lat upłynęło bardzo szybko. Przez cały okres studiów musiał pracować na swoje utrzymanie. Były to kolejno prace sprzedawcy w sklepie odzieżowym, pomocnika w myjni samochodowej, kelnera, barmana, a także w czasie jednych wakacji praca listonosza. Pomimo to zawsze starał się znaleźć czas na zakosztowanie studenckiego życia. Pracę magisterską obronił wcześniej, bo już w czerwcu 2005 roku. Wydawało mu się, że uzyskanie dyplomu ułatwi znalezienie pracy i stanie się przepustką do nowego rozdziału w życiu, do którego odnosił się z pewnym lękiem, ale też z dużymi nadziejami. Mijały miesiące, a na podanie o pracę pisane przez młodego magistra socjologii nikt nie odpowiedział. Systematycznie odwiedzał Urząd Pracy, zaglądając do pozornie zapełnionych ofertami pracy gablot. Praca była, ale zawsze kiepska. Zaczęła się konfrontacja z brutalną rzeczywistością. Jedyne zajęcie, jakie udało mu się znaleźć, to stanowisko sprzedawcy na stacji paliw. Całą zimę i wiosnę spędził za kasą i przy dystrybutorze. Nadal mieszkał, tak jak w czasie studiów, razem z Witkiem. Nie tak sobie to wszystko wyobrażał. Niespodziewanie, pod koniec czerwca Łukasz otrzymał list polecony od ciotki Janiny. Mieszkała w Międzyrzeczu, ale sam nie był do końca pewien, kiedy widział ją po raz ostatni. Chyba przy okazji jakiegoś pogrzebu. Nie pamiętał nawet jej twarzy. Napisała, że powinien szybko przyjechać. Wspomniała o domu, który, jak wywnioskował z nieco pokrętnej treści listu, miał dziedziczyć. Łukasz nigdy nie spodziewałby się, że los pomoże mu w taki właśnie sposób. Nie miał rodzeństwa, rodziców stracił będąc dzieckiem, a do czasu osiągnięcia pełnoletności opiekowała się nim babcia, która również zmarła. Później musiał radzić sobie zupełnie sam, wynajmując mieszkanie razem z Witkiem. Sprawa domu przedstawiała się wówczas jeszcze w sposób dość niejasny, ale to wystarczyło, by pobudzić wyobraźnię i entuzjazm Łukasza. Porzucenie pracy było decyzją lekkomyślną, ryzykowną, a jednak stanowiącą nieodpartą pokusę. A zdrowy rozsądek nigdy nie był jego najmocniejszą stroną. Mijały przecież letnie miesiące, które tak uwielbiał spędzać na wędrówkach po lesie. Radość z listu była więc podwójna. Jego entuzjazm wzrósł jeszcze bardziej, gdy po powrocie do kawalerki, siedząc przy komputerze i popijając zimny sok pomarańczowy, pisał w wyszukiwarce hasło Kursko. Kursko leżało kilka kilometrów od Międzyrzecza i liczyło sobie około 300 mieszkańców. Miejscowość otoczona była gęstymi lasami, co Łukasz skonstatował nie bez zadowolenia. Turystyczną atrakcję stanowił również pałac, znajdujący się obecnie w rękach prywatnego właściciela. W okolicy były także 3 duże jeziora – Kursko, Długie i Chycina. Regionalną ciekawostkę stanowiły niemieckie bunkry, pozostałość po międzyrzeckim rejonie umocnionym. Łukasz, nie zastanawiając się długo, napisał wypowiedzenie. Tak naprawdę cieszył się jednak tym, że wreszcie los uśmiechnął się do niego i przyszłość nie rysuje się w tak ciemnych barwach, jak mu się wydawało przez ostatnie długie miesiące. Wieczorem w kawalerce zjawił się Witek. Zdumiony obejrzał list i razem z Łukaszem zasiedli przy komputerze, buszując w internecie i odwiedzając rozmaite portale aukcyjne. Zastanawiali się, ile można by dostać za taką nieruchomość. Łukasz zaczął snuć domysły, co mógłby zrobić z pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży. Oczywiście było ciut za wcześnie na takie rozważania, nie mógł się im jednak oprzeć. Doszedł do wniosku, że najrozsądniejszym wyjściem byłoby otworzenie w mieście, być może właśnie w Zielonej Górze, własnego biznesu. Nie wiedział wówczas, że za marzycielstwo i lekkomyślność przyjdzie mu jak zwykle zapłacić. Wyjechał wcześnie rano, ponieważ chciał możliwie szybko załatwić formalności i jeszcze tego samego dnia obejrzeć nieruchomość. Rozmyślał o ciotce Janinie. Nie należała do bliskiej rodziny i dokładnego pokrewieństwa nie byłby w stanie nawet określić. Ciotka Janina mieszkała w 3-piętrowej kamienicy. Do jej mieszkania prowadziły strome, drewniane schody. Na jednych drzwiach dostrzegł duży, mosiężny numer 13. Zastukał energicznie. Otworzyła mała, siwiuteńka kobieta, podpierając się laską. Przez chwilkę przyglądała się swojemu gościowi z pewną dozą nieufności, po czym w jej oczach ukazał się błysk zrozumienia.
Wejdź, wejdź, zaprosiła Łukasza do mieszkania. Napijesz się kawy? A może herbaty? Wybrał herbatę. Rozległ się gwizd czajnika i ciotka powróciła z gorącą herbatą. Dobrze, że przyjechałeś, rzekła. Jest parę spraw, o których chciałabym ci powiedzieć. Chodzi o stary dom w lesie, koło Kurska. Wiesz, że nie mam nikogo, więc pomyślałam o tobie. Jesteś młody, może ta chata na coś ci się przyda. Nie wiem za bardzo, w jakim jest teraz stanie. Nie zaglądałam tam od dawna. Tylko czasem jeździł tam pan Rysiek, jak go uprosiłam. Miły starszy pan mieszkał na parterze. Zginął niedawno, jak jechał na tym swoim motorze przez las. Podobno zasłabł, uderzył w drzewo. Robił, co mógł, by zadbać o dom. Kiedyś mieszkał tam twój wuj Bolesław, mój brat. Umarł po prostu, nagle. Lekarze powiedzieli, że na serce. Pod koniec życia stał się odludkiem. Wierz mi, kiedy żył, robił wszystko, żeby zniechęcić mnie do odwiedzin. Inni ludzie w ogóle bali się tam chodzić. Miał napady szału, wrzeszczał, że wszystkich pozabija, wymachiwał siekierą. Nie zawsze taki był. Kiedyś rodzice byli z niego dumni. Dużo czytał, był ciekaw świata. W starej chacie było dużo książek. Po jego śmierci wyprzedałam je, żeby mieć na leki. Zaszył się w tej swojej samotni. Dzisiaj lekarze powiedzieliby depresja, a może nawet coś poważniejszego. Kiedy czuł się gorzej, potrafił wspominać o szeptach i głosie, jaki rzekomo słyszał. Pokażę ci jego zdjęcie. Jesteś do niego bardzo podobny. Ciotka wstała z trudem, otworzyła szufladę, kredensie i powróciła do stołu ze zdjęciem. Rzeczywiście, podobieństwo było znaczne. Pomimo archaicznego stroju mężczyzny na fotografii, Łukasz odniósł wrażenie, jakby patrzył na swoje własne zdjęcie, postarzone w komputerowym programie. Ponieważ jestem jego młodszą siostrą, kontynuowała ciotka, odziedziczyłam po nim ten dom, ale ja go nie potrzebuję, za daleko od miasta. Jeśli chcesz, zapiszę go tobie, jeśli nie, ja nie mam siły ani ochoty, żeby się nim zajmować. Wierzę, że ten dom na coś ci się przyda. W okolicy chętnie osiedlają się Niemcy. To zawsze jakaś działka, która może mieć znaczną wartość. Pamiętaj tylko, by uważać na siebie. W lesie nie jest zbyt bezpiecznie. Jeszcze tego samego dnia Łukasz pojechał ze staruszką do notariusza. Załatwienie formalności okazało się proste. Ciotka najwyraźniej dobrze orientowała się we wszelkiego rodzaju sprawach urzędowych. Nic dziwnego, sporą część życia pracowała w urzędzie skarbowym w Międzyrzeczu. Po złożeniu niezbędnych podpisów Łukasz odwiózł ją do domu, a sam wyruszył do Kurska, chcąc czym prędzej obejrzeć chatę, która miała, jak wówczas sądził, odmienić jego życie na lepsze.